Kochani, i w ten sposób zakończyła się 7. edycja Tańca z Gwiazdami. Ze mną triumfatorzy dzisiejszego wieczoru, zwycięzcy kryształowej kuli. No i takie głupie pytanie, cieszycie się? Nie cieszymy się w ogóle. Nie, mocy nam to jest po prostu spełnienie moich marzeń. Boże, mamy tyle samochodów w garażu. Boże święty, ja w życiu bym nie przypuszczała, naprawdę. Ja mam pytanie do Czarka, ponieważ ja pamiętam, kiedy zaczęły się treningi, ty w ogóle nie chciałeś wystąpić w tym programie. Pamiętam, że przyszedłeś na eliminację popartnerować swojej koleżance, więc co się wydarzyło takiego i co teraz mi powiesz? Ten, co ja ci mogę powiedzieć? No kurczę, namówili mnie, trafiła mi się super partnerka, która ma talent do tańca, no i udało się, ciężką pracą i wysiłkiem i wiarą w to, że możemy coś zrobić. Doszliśmy tutaj do tego miejsca, gdzie jesteśmy i odebraliśmy nasze dwie kulki, samochody. Kochani, serdecznie wam gratuluję. Magda Walach, Czarek Olszewski, zwycięzcy, ale z nami jest mąż Magdy, który chyba trzymał kciuki, Paweł Okraska. Pawle, chodź do nas. I kuzynka. I Kamilka. Paweł, jak się czujesz? Będziesz... Ja się czuję, no myślę, że stało się to, czego telewidzowie chcieli. Bardzo serdecznie dziękujemy widzom, naszym rodzinom z Włocławka, z Kujaw, z Raciborza, z Krakowa, z Czeladzi, z wszystkim. Ponieważ dzięki państwu Madzia mogła wygrać, ponieważ miała bardzo groźnego przeciwnika, któremu też gratuluję. Bardzo groźnego i silnego. Gratuluję Czarku, ponieważ jesteście naprawdę świetni. Naprawdę świetni, a ja jeszcze chciałam powiedzieć, że no, ty będziesz jeździła korwetą, pewnie cię przywiezie od czasu do czasu, jak to męża wypadałoby. Natomiast Czarku, no nie wypada, że jeżeli twoja partnerka jazda jeździ korwetą, ty nie możesz jeździć na rowerze tylko. W związku z tym Agnieszka Czułnowska z firmy Dax Cosmetics jest z nami i ta firma Dax Cosmetics no, zadbała o to, żebyś ty również miał jakieś konie mechaniczne. Fantastycznie. Tak, jest mi niezmiernie miło w imieniu firmy Dax Cosmetics, sponsora tego ciut mniejszego samochodu dla pana. Serdeczne gratulacje. Przede wszystkim dla pani za ogromny talent. Chciałabym wręczyć jeszcze mały upominek od firmy Dax Cosmetics. To jest kosmetyczny kuferek dla pani. O, dziękuję. Ja a ty masz, również ja dla pani. Ty masz drugi. Proszę bardzo. Naprawdę gratuluję mistrzowskiego zwycięstwa. Szczególnie mi miło, że kibicowaliśmy państwu od początku. Dziękuję bardzo. Tym bardziej dziękujemy ogromnie. Bardzo gratulujemy. Bardzo gratulujemy, ale no, głosy widzów. Oczywiście głosy widzów zadecydowały o waszym zwycięstwie, ale nie tylko, bo przecież oceny naszego fantastycznego jury, najlepszego w historii Tańca z Gwiazdami w Polsce, bo jedynego, Iwona Pawlowicz, Piotr Galiński. Jak możecie... Całujemy się i my rozmawiamy. Jak moglibyście podsumować tą edycję? Coś było wyjątkowego? Coś was zaskoczyło absolutnie? Coś zbiło z nóg? Tak, pierwsza rzecz. Oprócz samego tańca, który rzeczywiście poprawiał się z programu na program, był coraz lepszy, wiele osobowości, ale ja zauważyłam jedną rzecz. Po prostu 100% pięknych kobiet i 100% pięknych mężczyzn było właśnie w tej edycji, prawda? Tak było. Oprócz pięknego tańca, po prostu piękni ludzie, ale możliwe dlatego, że tańczą. To tak wyładniali od razu. Tak pięknie tańczą, Piotrze. Dla mnie najważniejsze było to, że w tym programie z odcinka na odcinek ci, którzy zostawali, bardzo mocno szli do przodu, poprawiali się i naprawdę półfinał i odcinek wcześniejszy naprawdę mogło być różnie. Cieszę się, że zdecydowanie wygrała Magda z Czarkiem, bo obronili tą pozycję, że taniec się broni. To piękne. Wiesz, to jesteśmy na pewno też i za Mariuszem, bo to jest też, mówię, nasze serca idą w ogóle za tancerzami, ale tu w tych przypadku naprawdę taniec wygrał i to fajnie, my się bardzo cieszymy z tego powodu. My się również bardzo cieszymy, ja również się cieszę, ponieważ widziałam taki materiał w trakcie odcinka, że ta edycja również jest edycją miłości między wami, więc aby ta miłość kwitła dalej, bo miłość przecież jest ogromną wartością. Tak, tutaj będą ucałowania, natomiast ucałowania, wiele uczuć, wiele wrażeń i właśnie zobaczmy, jakie emocje, jakie wrażenie, jakie uczucia, łzy, uśmiechy towarzyszyły uczestnikom, towarzyszyły finalistom i jak wyglądała ta droga do finału i droga do sukcesu.
Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami zakończona. Wiemy już, kto wygrał kryształową kulę i czerwoną korwetę. Wszystkie tańczące gwiazdy odnosiły małe zwycięstwa, zmagając się na parkiecie z własnymi słabościami i emocjami. No są emocje, słuchajcie, to jest po prostu, ja nie przypuszczam, że ja się będę tak emocjonować w tym programie. To jest strasznie napięcie i w tej chwili, no denerwuję się, ale to wiadomo, bo to jest na tym oparty jest program. Już mówimy o tym, 100 milionów 769,5 razy. To jest naprawdę niesamowite, jakie emocje daje ten program. Naprawdę jestem w szoku. Potwornie trudną rzecz mamy w tej chwili, co niedziela do przeżycia, ponieważ musimy się pożegnać z którąś z par. Są emocje duże. Miało być długo i fajnie, ale było fajnie, ale krótko. Szkoda, że tak krótko, no cóż. Zdarzy się. No przykro. Przykro jest. Oceny komisji nawet jury nie były takie złe, prawda? Więc tutaj to dawało nam nadzieję, ale widocznie telewidzowie uznali inaczej. Ja zawsze angażuję się w coś, co robię całym sercem. Kurde. No przykro, no. Szkoda oczywiście, ale spodziewałam się tego, no więc już nie ma tak. Już nie jesteśmy brązowymi medalistami. No tyle, no. Nie. Ja byłam też smutna, jak Gonia podała i płakałam, tak, a czułam na to, że będę mogła oglądać ją w finale. Tak się poznaje przyjaciół właśnie. Dzięki tangom, walcom i quickstepom Magda Walach przeszła drogę do finału w gwiazdorskim stylu. Magda w początku tańczy przepięknie, jest praktycznie zawodową tancerką. Jej się finał należy. Trudne tańce standardowe były łatwe, lekkie i przyjemne. Z absolutną pewnością. 10. Już pierwszy taniec, w którym otrzymali komplet dziesiątek, był sygnałem, że mogą być finalistami i mogą wygrać ten program. Widzowie mogli usłyszeć. Najwięcej punktów dzisiaj zdobyli Magdalena i Cezary! Magdalena i Cezary. Magda i Cezary. A i powszechne były takie obrazki. Przecież to już nie pierwszy raz. Oczywiście komplety dziesiątek były za tańce standardowe. A wszystko to zasługa specjalisty od tańców standardowych Cezarego Olszewskiego. Czarek i Magda tworzą nową jakość w tym programie. Dla nich punktem wyjścia i punktem zakończenia wszystkiego jest taniec. W nim szukają inspiracji. Oni są kwintesencją prowadzenia. Mówimy, że partner prowadzi, a partnerka podąża. Nie tylko słucha, ale po prostu odpowiada mu. To jest konwersacja. W szponach Czarka po prostu tańczyłaś jak zawodowa tancerka. Czarek jest idealnym partnerem dla Magdy. On tak troszeczkę ją tonuje, jest spokojniejszy, zawsze jej słucha. Bo Madzia ma bardzo dużo do powiedzenia na treningach zawsze. Będę przez sen ćwiczyła kroki. Jak ucieknę z łóżka wieczorem, wyjdę na korytarz i będę tańczyła na korytarz. Większość tancerzy wiele lat poświęca na to, żeby coś zapamiętać, żeby coś, jak my to mówimy potocznie, weszło w ciało. Ona ma to od tak, po prostu na pstryknięcie palca. W zeszłą niedzielę wejście do finału było dla tej pary niemal oczywiste. Cztery dziesiątki, maksymalna ilość punktów, 40 punktów. Dobra akcja, nie? Czarek, jesteś świetny. I w zeszłym tygodniu znów wygrali, wchodząc do finału w wielkim stylu. Co nie oznacza, że wszystko szło jak po maśle. Przygotowania do walki o finał miały nerwowy i niespokojny charakter. Magda miała problem. Suknia nie ta. Ale co najgorsze, no bluźniąco na ciebie? Inną sukienkę niż chciała. Kolor nie ten, no po prostu i zupełnie inny kolor miał być, no i jest zła od początku i nie możesz się skoncentrować, tylko się po prostu denerwuje tym, że źle wygląda. No życie, no baby po prostu, baby. Ale nie tylko Magdalena była w słabej formie. Także Pudzian miał chwilę zwątpienia.
troszeczkę takie znużenie już tak, 13 tydzień. To już po prostu już czasami jest tego dosyć. Hop, idziesz. Jam, pam, 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 stop. Jutro ostatni odcinek, więc już jest fajnie i odpocznę sobie wreszcie i biorę jaki się ostatni? Za ostatni? Bo później dla odpada przecież. Ale tak, tak trzeba zatańczyć w ostatnim, więc no, nie ja sobie przejdę. Zwycięstwo to... Zwycięstwo to nie jest wszystko, ale... To nie wszystko, ale chęć zwycięstwa. Ale w mojej ale dziedzinie. Nie, słyszysz? Powtórz. Zwycięstwo to nie wszystko, ale... Ale nie wjeżdżajcie mi na ambicje, bo miękki to ja nie jestem. Ej, ja ci powiedziałam, że masz nie być miękką dupą. Miękki to ja nie jestem, na ambicje to mi nie wjeżdżać. Te słowa najwyraźniej odniosły skutek. Tak, tam. Tu? Dobra, to mocno zakręcę. Głową muru nie rozbiję, nie przeskoczę tego, to co mogę zrobić w 3 dni, tyle robię, więc nie mamy czasu 10 czy miesiąca na to, tylko mamy 3 dni. W zeszłą niedzielę obie pary czuły się wyśmienicie, a duch pięknej, zdrowej rywalizacji unosił się w powietrzu. Tango Magdy i Paso Mariusza wyszły znakomicie, ale największe emocje przyniosły ich drugie tańce. Ja zauważyłam tylko, że tańczymy nagle coś innego. Coś innego, no. Że zacząłeś tańczyć, porywa mnie do czegoś innego. Po prostu całkowicie zmienia choreografię. Ja sobie myślałam, o kurde, ale jazda, ale fajnie. Masa. Inna zupełnie choreografia przez minutę, dosłownie inna. Stworzyliśmy nową choreografię, ale nie na Cezary w ogóle. Te mistrzostwo świata, bo jest pełna improwizacja w salsie. Nie wyszedł ani jeden krok od 40 sekundy. Ej, i obrót, cyk, i tu obrót, cyk. A ja już czuję, że coś jest nie tak. Idę tylko i ciągnę do akcentu. Góra za głową, w dół, i akcent, pach, i już wiem, gdzie jestem. To, co mi się najbardziej podobało dzisiaj, to przede wszystkim to, że bawiłaś się rytmem salsy na parkiecie. To jest wyższa szkoła jazdy. 9. 10. 10. Dzisiaj, Mariusz, naprawdę zrobiłeś wielki krok do przodu. To, co jest w Tango Argentino bardzo fajne, to klimat. I ten klimat oddaliście dzisiaj super. Magda, gratuluję ci takiego partnera. Mariuszu, cały ten program na to czekałam. I po prostu za partnerowanie dzisiaj masz 10. Proszę Państwa, pierwsze miejsce Magda i Cezary. Słyszę, ja nawet nie myślałam, że ja dotrę do trzeciego, czwartego odcinka. Myśmy zakładali drugi, nie? Tak, przy drugim, że odpadniemy. Trzeci. Max. Naprawdę, poważnie. W naszym finale nie zatańczą Tamara i Łukasz. W zeszłą niedzielę Mariusz Pudzianowski znalazł się w finale. Tym razem nie tylko dzięki widzom. Nie wiadomo, czy finał stałby się faktem, gdyby nie jurorzy, którzy po raz pierwszy uznali, że Pudzian potrafi naprawdę dobrze tańczyć. Po 3 miesiącach ciężkiej pracy wreszcie 40. Jednak lubi wygrywać. Dziękujemy kibicom w ogóle przed telewizorami. No, po prostu od nas serdecznie, no, z całego serca jako matka ja dziękuję wszystkim. Mariusz waży prawie 140 kilo i to czego dokonał, to rzecz niebywała. On zaczął tańczyć. Droga Mariusza, zwanego przez nas pieszczotliwie Puciem, do finału rozpoczęła się efektownie, ale niezbyt fortunnie. 4. 7. 8. 5. Pucio jednak nie podłamał się pierwszymi niepowodzeniami. Ja teraz dopiero się rozkręcam, dopiero jestem, bawię się w tym gdzieś tak piąty tydzień, więc zaczynamy kumać, o co w tym wszystkim chodzi, więc zaczynam się dopiero bawić. Mariusz Pudzianowski to duże dziecko. Teraz tylko salsa będzie. On się bardzo często cieszy na najnormalniej świecie tym, co robi, jak to wygląda i co jest mu dane. Każdy taniec w wykonaniu Pudziana to jest coś, na co ja czekam, bo to zazwyczaj jest show. On bardzo często podchodzi do tego z przymrużeniem oka i jest to taki żartobliwy taniec. Ale to nie były tylko żarty. Mariusz i Magda co tydzień wykonywali ogromną pracę nad bardzo spektakularnymi figurami. Każdy ich występ i każde unoszenie, które wykonuje Mariusz z Magdą,
powoduje, że publiczność po prostu szaleje. Za podnoszenia to powinno ci 20, kurczę, no. Bardziej ekstremalnych w tym programie już nie było. Nie było. I podejrzewam, że nie będzie. Podnoszenia robiły wrażenie na początku na telewidzach, natomiast później chcieli widzieć taniec. I myślę, że od połowy programu ta siła Mariusza zaczęła być nie tyle przewagą, co dużym obciążeniem. A mi się nie podobało niestety, dlatego że takie miałem wrażenie, taka samba w parku sztywnych. Mariusz uwielbia wygrywać. Jego zwycięstwa mobilizują, tak? Natomiast jeżeli dochodzi do jakiejś złej oceny, Mariusz, widzę, się zamyka, Mariusz się zaczyna denerwować i wtedy do akcji wkracza Magda, która swoją energią i swoją siłą po prostu nie pozwala mu usiąść, nie pozwala mu się poddać. I dzięki temu ten tandem po prostu non-stop się napędza. Gdzie jest na głowę? Dobra. Nie dobra, tylko teraz. Jest tam dużo emocji, pozytywnych i negatywnych, ale jest to bardzo twórcze, jest tam mnóstwo energii. Pa! Jeszcze raz, zrób to teraz w ciągu, bo to ma być na maksa, nie jest wszystko takie lekko. Chodź. Oni są jak w związku. Kiedy ona ma kryzys, to on ją podnosi, a kiedy on już nie może, to ona go mobilizuje. Ten układ zaczął się sprawdzać nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Tak weszłam, że nie mogłam, już się potknęłam sama o siebie, musiałam sobie to wyjąć, nie mogłam sobie poradzić, bo to jest 400 warstw. Potem chciałam na niego skakać, on nie wiedział, że ja w ogóle na niego skakać, więc w ogóle mnie złapał. Ja mówię, co dalej? To była totalna paranoja. Ja myślę, że generalnie o tym dostaliśmy tak, jak dostaliśmy, tylko dlatego, że on po prostu zachował zimną krew w chłopach. Widziałam, że Mariusz trzymał absolutnie swoje kroki, rytm i wszystko, co było możliwe. Chciałam powiedzieć, że przemiwować, że Mariusz spisał się na medal po prostu. Powiedziałem, jest taką niespodzianką w tym programie, że taka osoba, która teoretycznie nie ma predyspozycji do tańca, do tego, żeby się poruszać na parkiecie, żeby być lekkim, sprawnym, szybkim, zaszła tak daleko. Ale to tylko dzięki jego pracy i jego partnerce. A już po przerwie, po raz ostatni w tej edycji, wracamy na parkiet Tańca z Gwiazdami. Zostańcie z nami. Szanowni Państwo, siódma edycja właściwie dobiegła końca. Siódma edycja Tańca z Gwiazdami. To jest wieczór oczywiście zwycięzców, ale nie tylko, ponieważ mamy wicemistrzów. Tym razem Mariusz Pudzianowski jest wicemistrzem akurat w tańcu. No ale chyba to i tak zwycięstwo być w finale, sam tak mówiłeś. Jak się czujecie jako ci wicemistrzowie? Założenie sobie zrobiłem na samym początku. Jeżeli przejdę 5-6 odcinków, to dla mnie będzie już sukces. Dotarłem do samego finału, więc więcej mi nie potrzeba. To nie jest moja dziedzina, więc ja tutaj przyszedłem się dobrze pobawić. Udało mi się dobrze pobawić. Dzięki widzom, dlatego że mnie przede wszystkim to dzięki ich zasłudze tutaj dotarłem. I to jest to. No ja myślę, że widzowie również dzięki tobie mieli wiele, dałeś im wiele radości, wiele bardzo pozytywnej energii, dużo pozytywnych wrażeń. Magda, ty, no to jest już twoja szósta edycja, ty jesteś właściwie weteranką, jeżeli mogę tak powiedzieć. No i miałeś zawsze bardzo trudnych partnerów, a tym razem jednak jakby się wydawał ciężki, dosłownie wręcz. Natomiast jak się okazuje, no dało się z nim coś zrobić. Z każdego da się coś zrobić. Na początku Mariusz rzeczywiście wydawał się bardzo trudnym przypadkiem, ale przez to, ile pracował, codziennie naprawdę dużo włożył, przez to w końcu zaczął tańczyć, także to jest niezmiernie duży sukces. No jak to sportowiec, jak się zaweźmie, to doprowadzi do końca. Przede wszystkim można wygrywać, tutaj zrobiłem tyle, co chciałem, ile mogłem, więc... Ale nie przesadzajmy, wicemistrz w końcu, więc właściwie prawie na pudle jesteś. No, prawie. Oczywiście oprócz Magdy, przede wszystkim właściwie, która cię uczyła i trenowała, no ważne jest bardzo wsparcie, a masz tutaj, widzę, bardzo strong, silne wsparcie. Są z nami twoi rodzice, pani Maria i pan Wojciech, jest rodzeństwo. No, jak się państwo czujecie, bo dopingowaliście od samego początku, wierzyliście w Mariusza, to chyba i tak bardzo duży sukces, prawda? Ale się czujemy, no, że syn tak do wysokiego miejsca doszedł, no wspaniale, że się bawił i my również z nim. My również bardzo się bawiliśmy, myślę, że jesteście dumni, prawda? Oczywiście, z bratem trzeba być zawsze dumnym, po takich sukcesach, sukces drugie miejsce to jest bardzo dobre miejsce.
jest bardzo, bardzo dobre miejsce, a poza tym no, brat jednak daje powody do tego, żeby być dumnym. Chciałam jeszcze podziękować całej produkcji, szczególnie naszym choreografom, pomocnikom Markowi i Maciejowi Zapieczyńskiemu. Bez nich to by się wszystko nie udało, no i tobie cholera. Cholerze również, Magda, dziękuję. Natomiast no, oczywiście ten program również by się nie udał, wam by się nie udało bez tych wielu, wielu ludzi, ale również ten program by się nie potoczył bez takiej pewnej dwójki, czyli Kasi Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego. Bardzo. Witamy bardzo. Kochani, kolejna edycja, siódma edycja dobiegła końca. Co najbardziej będziecie wspominać z tej edycji? Za tobą tęsknimy. Za mną, bardzo. A ja za wami bardzo też. Piotrze, czy też za mną tęsknię? Bardzo za tobą tęsknię. Mało tego, jak chcę ci powiedzieć, że ja się tak przywiązuję do par. I tak jakoś mi zawsze przykro, kiedy te pary odpadają. A w ogóle chciałem coś pokazać, na co zawsze miałem ochotę. Nie, może lepiej nie. Właśnie, ponieważ każą tutaj być cały czas w krawacie, w marynarce. Ja tylko sobie tak rozluźnię. Nie? Filmujcie do pasa w górę, od pasa w górę. Krawat rozluźniony, od razu lepiej. Nie, to jest rzeczywiście, nie sposób nie angażować się emocjonalnie. My tak mocno ściskamy kciuki za wszystkich, a ponieważ wszyscy troje, tak się składa, że tańczyliśmy w tym programie, więc doskonale wiemy, co oni wszyscy czują, jak się strasznie denerwują, jak bardzo przede wszystkim myślę, że każdy z uczestników wstydzi się, że coś nie wyjdzie i jak się zblamuje, to na oczach wielu milionów ludzi. To jest straszne, strasznie paraliżujące. Ale teraz już jest po nerwach, ja myślę, że... Tak. Nerwy są cały czas, proszę Państwa, gdyż za chwilę udajemy się na bankiet i na przykład chcemy tam dobrze wypaść. Dobrze, więc Piotr będzie się denerwował tym, jak wypadnie na bankiecie, ale jednak troszeczkę krawat jest poluzowany. Myślę, że no cóż, siódma edycja Tańca z Gwiazdami dobiegła końca. Magda Walach, Czarek Olszewski zwycięzcami, a my wszyscy możemy, cóż, zrelaksować się i po prostu pobawić i potańczyć.